Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na wtorkowy odcinek poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji. Na początek indeks S&P 500. Wczoraj mieliśmy sesję otwierającą bieżący tydzień notowań. Obserwowaliśmy niewielkie zmiany, minimalny optymizm, tak można by to określić, panował wczoraj wśród inwestorów. Główne indeksy delikatnie wzrosły. Dow Jones zyskał 0,43%. S&P 500 wzrósło 0,39%, a Nasdaq zyskał 0,20%. Tak więc niewielkie zmiany podczas wczorajszej sesji, też nie jest to jakimś specjalnym zaskoczeniem, bo też wczoraj nie pojawiły się żadne jakieś istotne publikacje makroekonomiczne, które mogłyby istotnie wpłynąć na sentyment inwestorów. Dzisiaj natomiast już może to wyglądać zgoła inaczej. Przed otwarciem sesji widzimy niewielkie wzrosty na rynku kontraktów terminowych. Futures na Dow Jones zyskują 0,20%, futures na S&P 500 zyskują 0,10%. Natomiast przed nami już niedługo publikacja raportu inflacyjnego, listopadowego raportu inflacyjnego dla USA. Rynek tutaj spodziewa się dalszego spadku inflacji. Spodziewa się spadku inflacji CPI do 3,1% z 3,2% odnotowanych w październiku. Jeśli chodzi o inflację bazową, tutaj rynek spodziewa się utrzymania tej dynamiki na poziomie 4%. I no, ten raport inflacyjny dzisiejszy będzie najważniejszą publikacją dla inwestorów z amerykańskiego rynku akcji. Kontynuacja tego trendu spadkowego w przypadku inflacji jest kluczowa, aby utrzymać optymizm na rynku i aby były jakieś argumenty za tym, za kontynuacją tej sesji, tego trendu wzrostowego na amerykańskim rynku akcji. Tak więc ten dzisiejszy raport będzie istotny w kontekście kształtowania się oczekiwań rynku inwestorów odnośnie polityki pieniężnej Fed i też jutro czeka nas posiedzenie Fed, tak więc również będzie to istotna sesja, ważny dzień dla amerykańskich inwestorów, więc dzisiaj i jutro to będą takie kluczowe sesje dla amerykańskiego rynku akcji. Ale przejdźmy już do spółek, jakie na dzisiaj dla Was przygotowałem. Pierwsze to Ford Motor. Według doniesień Ford obecnie planowaną produkcję elektrycznych pick-upów F-150 o około połowę w przyszłym roku. Informacja może być dla wielu zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że Ford istotnie zwiększył moce produkcyjne fabryki pojazdów elektrycznych w bieżącym roku. Nowy plan produkcyjny ma zakładać produkcję mniej więcej 1,6 tysiąca samochodów F-150 Lightning tygodniowo, poczynając od stycznia. Do tej pory Ford szacował produkcję rzędu 3,2 tysiące pojazdów tygodniowo. Przedstawiciel spółki poinformował tylko, że będą dopasowywać poziom produkcji do popytu zgłaszanego przez klientów. Według wewnętrznych informacji zmiany produkcyjne podyktowane są właśnie zmianami w popycie. Sprzedaż F-150 Lightning konsekwentnie rosła w tym roku. W listopadzie spółka sprzedała rekordowe 4,4 tysiąca samochodów. Od początku roku Ford sprzedał około 20,4 tysiąca takich pojazdów, czyli o 54% więcej niż rok wcześniej. Natomiast w ostatnim czasie coraz częściej słyszy się o tym, że popyt na pojazdy elektryczne spada i po prostu ta inflacja jeszcze wciąż przytłacza konsumentów i raczej obserwujemy spowolnienie na rynku pojazdów elektrycznych pod koniec tego 2023 roku. Rekomendacje dla Forda: 15 rekomendacji kupna, 12 rekomendacji trzymaj i 3 rekomendacje sprzedaj. Kolejna spółka na dzisiaj: Oracle Corporation, które przedstawiło raport za wyniki za ostatni kwartał. Przychody Oracle w drugim kwartale roku obrotowego 2024 nie spełniły oczekiwań rynku, a prognoza na bieżący kwartał również jest rozczarowaniem. Uporczywa inflacja i wysokie stopy procentowe zmusiły przedsiębiorstwa do ograniczania wydatków, co szczególnie negatywnie odbija się na sprzedaży takich firm jak właśnie Oracle i popycie na jej produkty w chmurze. W październiku Alphabet również informował o najwolniejszym od 11 kwartałów przyroście w segmencie chmury. Nie pomaga też rosnąca konkurencja na rynku. Wyjątkowo dobrze radzi sobie przykładowo Microsoft, który w ostatnim kwartale odnotował 29% wzrost przychodów z platformy Azure. Coraz większe znaczenie ma też implementacja AI w produktach.
Całkowite przychody Oracle w drugim kwartale wzrosły o 5% do 12,94 miliardów dolarów wobec oczekiwanych 13,05 miliardów. Zysk na akcję wyniósł 1,34 dolara, co jest akurat w dużej mierze spójne z konsensusem. Oracle spodziewa się wzrostu przychodów o około 7% w bieżącym kwartale. Rynek oczekiwał trochę wyższego wzrostu rzędu 7,6%. Akcje Oracle spadają o ponad 9% przed otwarciem dzisiejszej sesji. Rekomendacje dla Oracle Corporation: 19 rekomendacji kupna, 16 rekomendacji trzymaj, 2 rekomendacje sprzedaj. I ostatnia spółka na dzisiaj: Hasbro. CEO Hasbro Chris Cox poinformował w wewnętrznej wiadomości do pracowników o redukcji etatów. Spółka zwolni około 1100 pracowników. Zgodnie z ostatnim raportem firma zatrudnia obecnie około 6300 pracowników na całym świecie. To oznaczałoby redukcję zatrudnienia o ponad 17%. Wynika to z trudnego otoczenia gospodarczego i pesymistycznej wizji kolejnych miesięcy. Spółka spodziewała się, że pierwsze 9 miesięcy bieżącego roku będzie trudne, ale niesprzyjające trendy zauważalne są również w czwartym kwartale i prawdopodobnie utrzymają się też w 2024 roku według Hasbro. Już ostatni raport kwartalny spółki sugerował, że popyt na jej produkty wyraźnie słabnie. Hasbro informowało wtedy, że sprzedaż jej popularnych marek zabawek spadła o 18% i obniżyło całoroczną prognozę, szacując spadek przychodów o 13% do nawet 15%. Akcje Hasbro od początku roku potaniały o ponad 20%, natomiast przed otwarciem dzisiejszej sesji tracą kolejne 5%. Rekomendacje dla Hasbro: 10 rekomendacji kupna, 4 rekomendacje trzymaj i brak rekomendacji sprzedaj. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.